Rybki, rybki, już tutaj ogarniam, co się działo u wodnika, ale już do was mówię, już z wami jestem. I mówię wam, że coś macie do ogarnięcia, nawet jeżeli ten bałagan dotyczył tak naprawdę kogoś innego, to musicie się zająć tym bałaganem, nawet jeżeli on nie dotyczył was. Może trzeba będzie zająć się po prostu cudzymi sprawami, które gdzieś komuś nie potoczyły się, plany nie potoczyły się tak, jak ktoś sądził, że się potoczą. Sprawy się rozsypały, coś się zamieszało, coś się nie ułożyło tak, jakby ktoś chciał i coś zostało po tej sytuacji. Wy teraz musicie to jakoś uprzątnąć, nawet jeżeli ten chaos tak bardzo wam nie przeszkadza, to możecie zrobić miejsce na nowe, na to, żeby było dla was miejsce, żebyście wy również mogli się czegoś dowiedzieć więcej, żebyście mogli działać, żebyście mogli się skupić na tym, co was czeka, a nie tylko tego, co już było. Nie? Nawet jeżeli te sprawy, które już były, będą wracać, to za chwilkę dowiemy się jeszcze czegoś bardziej na przyszłość. Ale zaczyna się od tego, że wraca. Wraca temat dawnego żalu, z którego można już wyjść. Mogliście spotkać się z czyimś rozsypanym układem i z tą postacią, z tą osobą, gdzieś pozamykaną w jakichś pnączach, ale wy możecie patrzeć na to z zewnątrz, jakby to był film, który oglądacie. To może dosłownie być film, który oglądacie, albo nawet przypomni się wam film, który kiedyś oglądaliście i on będzie pasował nagle do tej osoby, która jest dla was istotna w jakimś sensie w sierpniu, ale ja czuję, że to jest ktoś, kto jest w pewnym zakresie już taki odległy. Jakby ta sytuacja już była elementem przeszłości. Ale ta przeszłość w jakimś sensie jeszcze chce zaistnieć w waszej teraźniejszości i wzbudzi emocje, wzbudzi waszą empatię, czy inne też odczucia, nie tylko współodczuwanie z tą osobą. Ale możecie w jakimś sensie poczuć ten ból, w jakimś sensie on jakby teraz do mnie przychodzi, że gdzieś do was chce wejść, ale może wy mówicie do końca, nie pozwolę, żeby on do mnie wszedł. Trochę go czuję, ale mówię, odsuwam go od siebie, żeby on jednak odchodził ode mnie. Mówię trochę nie. Trochę mówię nie. Nie zgadzam się. Może część z was postanowi zrobić jakiś rytuał związany ze świecami, żeby to wam pomogło. To może dotyczyć kogoś, kto w jakimś sensie wychudł. Albo dosłownie fizycznie wychudł w jakimś momencie, albo komuś ubyło czegoś, co uznawał czy uznawała za kluczowe dla swojej konstrukcji. I to po tej osobie widać. Widać, że czegoś nie ma i widać ten brak. Rybki to w jednym miejscu, ale w innym widzimy, że coś miało miejsce
że coś się skończyło, ale znów jakoś wraca. Niby coś się skończyło i niby miało nastąpić jakieś odrodzenie, ale znowu coś wraca, jakby wracał dawny świat. I możecie mieć pewną wątpliwość, czy coś się faktycznie odmieniło, czy po prostu coś się dzieje w nieskończoność. To jest taka mała ilustracja, mały symbol nieskończoności, który trudno w ogóle jest dostrzec. On może być taki trochę mały albo niewyraźny, ale zastanawiacie się, czy tu się coś faktycznie zmieniło. Czy here we go again. Znowu lecimy. Znowu to samo. I pętla, i zapętlenie. Takie absolutne, nieskończone zapętlenie, które nie jest jak węzeł gordyjski, który można przeciąć, tylko ktoś tu cały czas próbuje to wszystko rozplątać. I im bardziej się próbuje w tym rozplątać, tym bardziej się zaplątuje. Więc może się zdarzyć tak, że wchodzicie z powrotem w ten temat. Z mniejszym lub większym dystansem. Ten świat był związany z tym, że ktoś czuł, że ma bardzo dużo. Że ktoś ma naprawdę sporo różnych skarbów. Jakby było go stać nie na jeden obiad i na jedną miskę codziennie, ale jakby cały stół mógł sobie zostawiać i nie wiadomo czym, i potem to wyrzucać. Jakby kogoś było stać na to, żeby móc wyrzucać jedzenie, i ktoś czuł się wręcz dumny z tego, że może pozbywać się jakichś zasobów i w ogóle nie musi się zastanawiać nad tym, czy mu zabraknie, czy nie. I może się okazać, że komuś zabrakło, że to się skończyło. No. Tu mógł być taki przesadny optymizm i marnotrawstwo. I to widzicie. Widzicie w sierpniu. Jaka rada dla was w sierpniu. No, już znów mi coś wyskakuje. Moi drodzy, jeszcze układa mi się tutaj na tej piątce. Piątka kielichów i na niej piątka, która też jest de facto piątką kielichów, ale tu nazwana jest jako piątka fal. Znów te uczucia, ale wyglądają trochę inaczej. Trzeba by było popłynąć na tej fali, która do was może przyjść. Jeżeli będziecie mówili, nie, nie wchodzę w to, to i tak powinniście pozwolić popłynąć jakiemuś uczuciu, które niekoniecznie będzie radosne i wesołe. Ktoś idzie cmentarzem. Ta kobieta wygląda, jakby była w ciąży. Choć to mogą być tylko pozory. Ale nawet jeżeli to jest iluzja, nawet jeżeli tutaj nic nowego zaraz się nie narodzi, albo za kilka miesięcy się nie narodzi, to możecie podejść do sytuacji, która jest dla was ważna. Tak, jakby za chwilę miało się coś nowego narodzić, z nadzieją. I zakończyć tę emocjonalną kłótnię i pochować ten żal. Może znów przyda się jakiś rytuał, na przykład jakbyście złożyli gdzieś kwiaty, jakbyście właśnie może na jakimś, w jakimś znaczącym miejscu zapalili świecę. Jakiś rytuał pożegnania emocjonalnego z nadzieją na to, że coś nowego
przyjdzie do was. Możecie iść tą ścieżką sami. Możecie tego dokonać sami. Nikt nie jest do tego wam potrzebny. Nawet lepiej, jeżeli zrobicie to sami. Możecie mieć poczucie, że jest z wami jakiś nieświadomy towarzysz czy towarzyszka. Albo ktoś, kto jakby coś już czuje, jakby was wyczuwa, ale jakby nie do końca wszystko rozumie. Nie wiadomo, czy będzie dalej przy was. Może to być ktoś, kto nie wie wszystkiego o waszej sytuacji, ale mimo wszystko jest blisko i może wam potem nadać waszemu życiu potem jakiś nowy sens, a może nie nadać. Ale warto trzymać się tej nadziei, tego poczucia i razem z tym iść. To może być ktoś, kto będzie w jakimś sensie przy was, nawet nieświadomie, w czasie tego pożegnania. Co was, drogie rybki, pozytywnie zaskoczy? Sierpniu i czego nie jesteście obecnie świadomi? Nie jesteście świadomi tego, że ktoś nie chce się dzielić. Nawet jak ma dużo, to gdybyście podeszli, jak to w dawnym serialu, do płota, to ten wasz sąsiad czy sąsiadka więcej kłódek by nałożył na ten płot i więcej zabezpieczeń, zamiast by się podzielić, zamiast podzielić się z wami, to jeszcze by nałożył więcej blokad. Także uważajcie na kogoś, kto jest w pewnym sensie waszym sąsiadem, czy może nawet bardziej sąsiadką. Sąsiadką, która wydaje się mieć możliwość wsparcia, to może mogłoby być w teorii konkretne wsparcie, wsparcie materialne, ale nie ma na co liczyć. Tutaj nie ma na co liczyć. Ktoś wtedy się odgrodzi, powie: nie, 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 nie. Tego nie jesteście świadomi, więc mogę was w pewnym sensie uświadomić za pomocą kart. Ale pozytywnie zaskoczy was coś, co faktycznie jest zaskakujące w swojej naturze jako karta w tej pozycji, bo jest tu zranienie. I zaskoczyć was może to pozytywnie, że czyjeś słowa, może wasze, trafią do czyjegoś serca. To mogą być ostre słowa. I ten ktoś może zapłakać, tylko kogoś serce może się poruszyć. Nawet jeżeli sądziliście, że to jest niemożliwe, może się również zdarzyć tak, że zorientujecie się, że ktoś, kto wydawał się bez serca, jednak je ma. I ten płacz, który widzicie, on nie jest taki udawany. On wynika z tego, że coś go dotknęło, coś ją lub jego dotknęło. Także coś wyraźnie trafia do czyjegoś serca. I to nie jest przyjemne, ale to was pozytywnie zaskoczy. Jeszcze coś na koniec dla was, rybki.
talii kolibrów wam wylosuję przekaz wyroczny. Co my tu mamy dla was? O, proszę, więcej niż jedna karta. Cóż to za rady? Klejnot losu. Pod twoim upierzeniem kryje się pełen blasku diament, promieniujący prawdą, pięknem i mądrością. Także możecie wypatrywać tego waszego wewnętrznego diamentu. Oraz epicka podróż. Zobacz, jak daleko już dotarłeś. Nie spuszczaj wzroku z horyzontu, gdyż jesteś już prawie u celu. Rybki drogie, wszystkiego dobrego w sierpniu i nie tylko. Cześć.